Sponsorem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Na seans zaprasza eWinner, zakłady bukmacherskie. Sponsor eWinner drugiej ligi piłki nożnej. Ruszyła Loteria Pocztex. Do wygrania ponad 300 nagród, a w finale wakacyjne karty przedpłacone. Nadaj przesyłkę usługą Pocztex na poczcie lub przez internet i weź udział w loterii. Nie czekaj, już dziś dowiedz się, czy wygrałeś. Dobry wieczór, witamy Państwa z Lotos Stadionu Letniego w Gdańsku. Za nami trzeci dzień Football Film Festiwalu. Jesteśmy od poniedziałku nad morzem. Oglądamy filmy o piłce nożnej. Spotykamy się z ciekawymi ludźmi związanymi zarówno z filmem, jak i z piłką nożną. Bawimy się świetnie. Zapraszamy na kolejne dni, bo został przed nami jeszcze czwartek, piątek i oczywiście sobota. A dla Państwa tradycyjnie na wieczór przygotowaliśmy reportaż z tego, co wydarzyło się dzisiaj. Na początek o godzinie 18 spotkaliśmy się z Łukaszem Wiśniowskim, człowiekiem, którego szerzej chyba nie trzeba przedstawiać, ale dla pewności obecnie dziennikarz Canal Plus Sport i człowiek założyciel kanału Food Truck, a wcześniej główny frontman kanału Łączy Nas Piłka, więc postać znana w świecie piłkarskiego filmu. Zobaczmy relacje z tego spotkania. Dziękuję.
Łukasz Wiśniowski, vloger, kanał Plus Sport, Food Truck, kiedyś Łączy Nas Piłka, frontman tego kanału, który zdobył wielką popularność, a dzisiaj mnóstwo ludzi chce być popularnymi. Łapie za kamery, łapie za komórki, chce się przebić w gąszczu YouTube'owym, stworzyć fajny kanał, stworzyć fajne treści, a to nie jest takie proste. I co byś radził tym początkującym? No to właśnie przede wszystkim poradziłbym to, żeby nie chcieli być znani. To jest jakby zasada numer jeden, żeby znaleźli sobie na początek, na sam początek swoją niszę, coś takiego, co ich naprawdę interesuje, a co nie jest jeszcze wyeksploatowane jako temat i próbowali się przebijać przez tę niszę. Czy ty dzięki temu, że byłeś tak blisko kadry, byłeś jeszcze mocniejszym jej kibicem, czy starałeś się jednak trzymać do tego wszystkiego dystans, bo jednak robiłeś dziennikarską robotę? Zdecydowanie stałem się jeszcze mocniejszym kibicem i to we mnie jest tak mocno zakorzenione, że zostanie ze mną chyba do końca życia. Dzisiaj jak oglądam mecze reprezentacji Polski, to bardzo się stresuję i bardzo przeżywam moment, w którym na przykład reprezentacja przegrywa. Te osoby, które mnie znają słabo, być może wyda im się to dziwne, bo raczej wydaje im się gościem, który ma dystans do rzeczywistości, ale te osoby, które znają mnie dobrze, wiedzą, że po takim na przykład przegranym meczu kadry, to lepiej przez dwa dni się do mnie nie odzywać, bo chodzę z truty. I to we mnie siedzi strasznie, więc to, te emocje są zdecydowanie mocniejsze. A Łączy Nas Piłka, Łączy Nas Film tutaj podczas Football Film Festival. Trudno jest, myślisz, zrobić film o futbolu, dobry dokument. Bardzo trudno jest zrobić dobry film dokumentalny o piłce. Zakładam, że jeszcze trudniej, patrząc na rynek, jest zrobić dobry film fabularny na temat piłki nożnej. To jest coś, czego w ogóle kompletnie na rynku brakuje. Natomiast dokument jest zrobić trudno, dlatego że przede wszystkim trzeba mieć know-how filmowe, trzeba mieć know-how reporterskie, trzeba mieć umiejętność zbudowania narracji, stworzenia historii i trzeba tę historię znaleźć. A historia na film to nie jest każda historia o piłce, więc wydaje mi się, że to jest trudność tego wszystkiego i dlatego dzisiaj też myślę, jeszcze ten rynek nie jest aż tak nasycony, bo opowiadanie tych historii to nie jest opowiedzenie o tym, że Cristiano Ronaldo się super dogaduje ze swoim synem i nagrywanie ujęć, jaką mają sielankową atmosferę w domu. Bo nie wiem, czy to jest dokument. To jest jakaś PR-owa sztuczka, którą nas się karmi, a prawdziwy dokument z krwi i kości, zrobienie czegoś takiego, to jest bardzo trudna sztuka. To była relacja ze spotkania z Łukaszem Wiśniowskim. Sami Państwo widzieli ciekawe tematy, ciekawe spotkanie. Oprócz tego spotkania mieliśmy dzisiaj możliwość zobaczyć dwa kolejne filmy. Przypomnę, dwa kolejne filmy z 11, a więc za nami już 7 projekcji. Czekamy na kolejne. Jury obraduje, jury ogląda te filmy. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Pierwszym filmem, który dziś zobaczyliśmy, był film zatytułowany Najbliżej Łukasza. Reżyseria Adrian Duda i Filip Adamus. Film trwa 15 minut 32 sekundy i przedstawia ostatnie zgrupowanie i ostatni mecz przeciwko Słowenii w wykonaniu Łukasza Piszczka, naszego wybitnego reprezentanta. Zobaczmy fragment tego filmu. To był film Bliżej Łukasza. Sami Państwo widzieli. W tym krótkim trailerze było wszystko, były emocje, a my mogliśmy zobaczyć cały film, naprawdę bardzo ciekawy. I o tym filmie chciałbym właśnie porozmawiać z naszym kolejnym gościem. Witam serdecznie, jest z nami Agnieszka Matuszewska, wiceprezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a także członek jury naszego festiwalu. Dzień dobry, witam.
Kilka słów na temat filmu o Łukaszu Piszczku. Może na początek od tej strony takiej, powiedzmy, jurorskiej. Jak oceniasz ten film jako dokument? Już wspomniałeś, że to jest film pełen emocji, bo to są emocje zarówno bohatera, jego najbliższego otoczenia, czyli taki bardzo intymny obraz. Są emocje kibiców na stadionie, także euforia, wielka wdzięczność, podziękowanie. Także to chyba jest to, czego oczekujemy po dobrym dokumencie. Łukasz Piszczek, wybitny reprezentant. Rozmawialiśmy chwilę przed naszym programem i doszliśmy do takiego wspólnego wniosku, że chyba trochę za szybko i trochę niespodziewanie zakończył karierę. Było to niespodziewane pożegnanie z reprezentacją. To było zaraz po mundialu, który no nie był najlepszym występem polskiej kadry. No może to trochę też pokazuje charakter Łukasza, tak? Że jeżeli uznał, że już nie jest w stanie nic na tym najwyższym poziomie dać kadrze, to po prostu odchodzi i rezygnuje. Natomiast no dalej jest przy piłce blisko, idzie w kierunku szkoleniowca, otworzył akademię swoją, którą rozwija, także na szczęście takie osoby cały czas zostają jeszcze przy piłce. Cały czas ma to we krwi, cały czas ma to w sobie, współpracuje z Borussią Dortmund, z klubem, w którym odnosił największe sukcesy w swoich rodzinnych Goczałkowicach, założył akademię, o której wspomniałaś. Generalnie człowiek, którego polskiej piłce chyba potrzeba, prawda? Dokładnie, no to jest też taka naturalna droga później po karierze, tak? Jeżeli ktoś ma ku temu predyspozycję, z tego wynika, że Łukasz ma takie predyspozycje, bo albo już uczestniczy w kursie UEFA Pro, albo zamierza się na taki kurs zapisać, czyli to są te najwyższe uprawnienia trenerskie. W każdym razie my wszyscy trzymamy za Łukasza kciuki. To było kilka słów na temat filmu, który obejrzeliśmy, a teraz chciałbym, żebyś powiedziała troszeczkę na temat samego festiwalu. Tak jak wspomniałem, jesteśmy już za siedmioma projekcjami. Na pewno masz jakichś już faworytów. Nie mogę o to pytać, bo oczywiście jury cały czas obraduje, ale jak oceniasz sam poziom festiwalu zaangażowania w piłkę? Przyznam, że już obejrzałam wszystkich 11 filmów, więc myślę, że już mam pełen obraz. I jest bardzo dużo filmów inspirujących. Inspirujących różne grupy, bo jest film, który pokazuje, jak wygląda praca sędziów, tak? Czyli pokazuje młodym ludziom, którzy bądź kończą karierę piłkarską, bądź może nie są wybitnymi zawodnikami, że jest jeszcze inna droga, równie ciekawa, równie emocjonująca. Jest film inspirujący dla dziewczynek. Tak naprawdę też jutro będzie projekcja, zaraz będziemy o nim rozmawiać. Jest film, który widzieliśmy w poniedziałek, który pokazuje, że środowisko piłkarskie wbrew tej powszechnej opinii krzywdzącej bardzo, nie jest środowiskiem ani ksenofobicznym, ani homofobicznym, że jest otwarte na tak naprawdę wszystkich ludzi. Wszyscy mogą się świetnie bawić na tym poziomie klasy A. Także dobór filmów, poziom bardzo, bardzo satysfakcjonujący. Duża przyjemność obejrzeć takie produkcje. Tutaj Agnieszka troszeczkę zdradziła następne pytanie, następny temat, o którym będziemy rozmawiać. Nie mogłem sobie nie pozwolić wybiec trochę w przyszłość. Jutro kolejny dzień festiwalowy, kolejny film. Jako że jesteś jedyną kobietą w jury, a jak wspomniałaś w repertuarze naszego festiwalu, mamy także film o kobiecej piłce nożnej. O tym chciałbym z tobą porozmawiać, ale zanim do tego przejdziemy, zobaczcie państwo, proszę, zapowiedź tego filmu. Film, który jutro obejrzymy, Urodzone by grać. Fanem piłki nożnej byłem męskiej. Zanim Weronika zaczęła, to ja nie miałem zielonego pojęcia o kobiecej piłce. W ogóle nawet nie wiedziałem, że coś, ktoś jakby mi powiedział, oglądasz kobiecą piłkę, bym powiedział, no gdzie, to, co ty. I tu pewnie Zawistowska wykańcza temat. Jeszcze raz chodzi i jest prawda. Ja to nie za bardzo bym, żeby w piłkę grałem. Kobieta, mówię, czy tam no, dziewczynka, żeby w piłkę grała, to się bałem trochę, nie? No, żeby tam jakieś krzywdy ktoś nie zrobił, nie? No ja też broniłam i nie chciałam, żeby grała, ale dziewczyna, żeby w piłkę grała. Ja może nie tak się obawiałem grania w piłkę, tylko obawiałem się, że nie będzie zdobywała zawodu. Najpierw u nas była podstawa nauka i praca. Piłka została na trzecim planie.
Natoszka trenowała karate. W którymś momencie powiedziała nam, że ona już nie chce tego karate. Ona chce teraz grać w piłkę nożną. No troszkę to było takie dziwne dla nas. Wygrałyśmy, nie? Chyba ten mecz. Wygrałyście? No ważny mecz, pamiętam. Urodzone by grać, kolejny dokument na naszym festiwalu. Nasz festiwal jest festiwalem filmów o piłce, filmów futbolowych, ale dotyka różnych problemów. Były filmy i o kontuzjach, i o sukcesach, i o emigracji. Tym razem kino o piłce nożnej kobiecej. Jako kobieta prośba, żebyś troszeczkę skomentowała, jak wygląda sytuacja piłki nożnej w Polsce, na świecie. Wiemy, że piłka nożna kobieca jest na fali wznoszącej. Tak, jest na fali wznoszącej. Jest bardzo duży nacisk ze strony federacji, ze strony UEFA, ze strony FIFA, żeby rozwijać tę dziedzinę piłki nożnej. I jest olbrzymi potencjał. Jest olbrzymi potencjał, tylko największym problemem jest złamanie pewnych stereotypów, tak? Zawalczenie z tymi stereotypami. I właśnie taki film jest dlatego potrzebny, tak? Pokazuje, że dziewczynki mogą ze środowisk wiejskich, z rodzin niezamożnych zrobić karierę, mogą sięgać po medale, po puchary i że to jest sport również dla dziewczynek, bo cały czas pokutuje takie przekonanie, że to jest sport dla chłopców, sport męski. Kiedy zaczynałam pracę w Pomorskim Związku Piłki Nożnej, to było 21 lat temu, to na pewno była Hecz Gdynia, to jest najstarszy kobiecy klub w Polsce i może jeszcze z dwie drużyny dziewczęce. Teraz mamy dwa kluby w najwyższej lidze, czyli w Ekstralidze Kobiet, mamy w pierwszej lidze Markusa, który się właśnie łączy z Heczą, mamy kluby na poziomie trzeciej ligi, czwartej ligi, rozgrywki młodzieżowe, dziewczęce, także to naprawdę rośnie w siłę. Oczywiście dużo nam jeszcze brakuje, jeżeli chodzi o porównanie do Skandynawii, do Niemiec, do Francji, ale wydaje mi się, że z każdym rokiem tych dziewczynek będzie przybywać, bo coraz więcej się o tym mówi, tak? Rodzice też widzą, że warto wysłać dziewczynkę na trening piłki nożnej. To jest piękny sport drużynowy i naprawdę nie powinien być tylko domeną męską. Ten progres, o którym mówisz, jest bardzo widoczny także po frekwencji na trybunach. Ja tu się posłużę notatkami. Niedawno mecz otwarcia Mistrzostw Europy Kobiet Anglia, Austria 1-0 wygrały Angielki. Oglądało 68 870 widzów. Z kolei troszeczkę wcześniej w Barcelonie, miejscowa Barcelona grała w półfinale Ligi Mistrzów z VfL Wolfsburg. 91 648 widzów oglądało to spotkanie. Ja wiem, że ty jako członek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Nożnej brałaś także udział przy organizacji spotkania, które odbyło się w Gdańsku na Polsat Plus Arenie i tam również mieliśmy rekord Polska-Belgia. Gdybyś powiedziała kilka słów na temat tego meczu i tego rekordu. Tak, rekord należy do Gdańska. Zobaczymy jak długo, bo z jednej strony oczywiście bym chciała, żeby ten rekord wciąż należał do Gdańska, ale z drugiej strony bym chciała, żeby frekwencja rosła, żeby popularność po prostu się, żeby się zwiększała popularność tej dyscypliny. Na meczu w Gdańsku było ponad 8 tysięcy widzów. Oznacza to, że było więcej niż czasami jest na Lechii bądź Arce, tak? Więc to już pokazuje, że ludzie są ciekawi tego. A też mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś raz przyjdzie, zobaczy na jakim poziomie jest to mecz, że to jest naprawdę fajna piłka, to z chęcią pójdzie drugi, trzeci raz. W Gdyni robiliśmy również mecz Polska-Armenia, to był piękny pokaz strzelecki naszej drużyny. Także no ja zachęcam, naprawdę na przestrzeni lat tak się rozwinęła ta dyscyplina, tak wzrósł poziom, że to jest czysta przyjemność oglądać to na poziomie reprezentacyjnym, ale również Ekstraligi Kobiet. A więc, szanowni państwo, piłka kobieca rośnie w siłę. Jeżeli ktoś z państwa ma jutro chwilę czasu, zapraszamy do nas na Lotos Stadion Letni w Gdańsku. Będzie się można przekonać o tym, jaka pasja drzemie w paniach. Zapraszamy film Urodzone, by grać jutro na naszym festiwalu.
Agnieszko, tobie już dziękuję za wizytę. Za chwilę przed nami drugi gość, ale zanim z nim porozmawiamy, trailer kolejnego filmu, który zobaczyliśmy dziś. Gramy dalej. Film, który wyreżyserował Jakub Mieleszkiewicz. Film trwa 67 minut. Przedstawia drogę reprezentacji U20 podczas przygotowań, a następnie podczas finałów Mistrzostw Świata do lat 20, które rozgrywane były w Polsce. Miałem, nie wiem, 14-15 lat, to myślałem, dlaczego ja piłkę zacząłem grać. Muszą to wykorzystać jak najlepiej, ten swój czas, aby mieć wspomnienia na całe życie. To, że ktoś czegoś dzisiaj nie potrafi, nie ma znaczenia. Tylko co z tym zrobimy, co z tym zrobisz, czy się chcesz rozwijać, czy nie. Rzucić Lidę na Roma, 150 meczów seria, tak. Nasze roczne. Daj Boże, żeby nam wyszło i na pewno byśmy to jakoś, wiesz, odwdzięczyli się rodzicom. Tak, wygrałem, nie muszę się przygotować do następnego meczu. Jakoś każdy ma z naszej drużynie swoją historię i się wszyscy tu znaleźliśmy na pewno nie bez powodu, nie? 12, 13, było! Papa. Dobra. To są moje największe perełki. To wygramy! Polska! Jak mamy nie być w takim meczu, no? Każda bramka się może liczyć. A co, jeżeli ja źle wyszedłem? Nie. Tak jak zawsze, nie? Stary mówi do mnie, jak ja byłem w twoim wieku. Możliwe, że brakowało mi czasu z rodziną, ale nigdy nie traktowałem tego jak jakieś wyrzeczenie, bo robiłem to, co kocham. Każdy z nas po prostu chciał być na treningu i grać w piłkę. Piłka nożna to jest najlepsze, co można robić. W ogóle nie wyobrażam sobie życia tak bez piłki. Gramy dalej, a więc kolejny festiwalowy film. Widzieli Państwo fragmenty, a ze mną jest po raz kolejny Maciej Muzyczuk, dyrektor artystyczny festiwalu. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Kilka słów na temat tego filmu. Taka długa współpraca reżysera, bo chyba 8 miesięcy był razem z drużyną U20. Zgrupowania, przygotowania, a później turniej finałowy Mistrzostw Świata do lat 20. To wszystko, takie szerokie spektrum, było przedstawione w tym filmie. No to jest film, który wpisuje się w nurt takich filmów typowo piłkarskich, pokazujących, jak cementuje się drużyna, jak walczy o wynik. No, fajnie by było, gdyby kończyło się jakimś bardzo szczęśliwym finałem. Medalem. Medalem na przykład. No, niestety to w sferze marzeń ciągle pozostaje, ale to bardzo ciekawa produkcja wyprodukowana przez kanał Łączy Nas Piłka, czyli kanał, który funkcjonuje przy Polskim Związku Piłki Nożnej, co twórcom filmu daje pewien komfort, pewną możliwość, która jest niedostępna zwykłym śmiertelnikom, czy też zwykłym filmowcom, bo mogą faktycznie towarzyszyć piłkarzom w każdym momencie przygotowań. To jest film, który jak dla mnie może nie ma jakiejś szczególnej wartości artystycznej, choć oczywiście jest zrealizowany w bardzo dobry sposób, ale przede wszystkim jest zapisem pewnego czasu. Pokazuje ludzi, z których część też znalazła się dzisiaj w pierwszej reprezentacji, co także ciekawe. To myślę, że to jest taka gratka dla kibiców piłkarskich, mniej dla filmoznawców, dla osób rozkochanych w filmie, bardziej dla tych, którzy kochają futbol, choć jak mówię, zrobiony w profesjonalny sposób, ale warto tą drogę przejść. Myślę, że taki film powinni oglądać ci, którzy marzą o tym, żeby oni sami albo ich dzieci zostali piłkarzami, bo to pokazuje, że piłka nożna to nie tylko wzięcie piłki i kopanie na boisku, ale to jest ciężka praca, to jest taktyka. Pokazuje też, dla mnie głównym bohaterem tego filmu jest Jacek Magiera, czyli trener tej reprezentacji. Widać, jak ogromne emocje ten człowiek w to wnosi, jak ciężka to jest praca. Warto także dodać, że to jest drużyna do lat 20, czyli tak naprawdę drużyna, która istnieje przez chwilę, bo za chwilę ci młodzi ludzie kończą 20 rok życia i w ich miejsce muszą wejść kolejni, ponieważ jest to ograniczenie under 20 i tutaj ekipa miała taką możliwość sfilmowania drużyny, której nigdy już nie będzie mogła sfilmować, oni już nigdy nie zagrają razem. Cały ten okres przygotowań plus turniej
myślę, że od strony filmowej, nie wiem, nie jestem filmowcem, ty jesteś, więc wiesz to lepiej. Jest to taki ciekawy kąsek, bo tego nie może już nikt później po nich drugi raz nakręcić. No w zasadzie filmy tego typu, no to jest zapis tego, co tu i teraz. To faktycznie nie da się powtórzyć. Ja myślę, że właśnie taka wartość także dla tych piłkarzy, z których część poszła do tej wielkiej, dorosłej piłki, no a część po tej krótkiej przygodzie z reprezentacją wylądowała w klubach, no może nie najwyższego lotu, więc dla nich wrócenie po latach do takiego filmu to będzie też taka no, duża sentymentalna podróż. To by było tyle, jeśli chodzi o film, który obejrzeliśmy dzisiaj. Jeszcze chciałbym, abyś przedstawił nam swoje zdanie, swoją opinię na temat tych trzech dni festiwalowych, które za nami. Coraz więcej publiczności, to chyba nas cieszy, poprawia się pogoda. Artystycznie też chyba ciekawie. Tak, przede wszystkim poprawia się pogoda, to też mój strój trochę plażowy jest dzisiaj, ale rzeczywiście dziś w Gdańsku ciepło. Widać, że publiczność faktycznie zaczyna się przekonywać, dlatego jesteśmy w miejscu bardzo sportowym, prowadzonym przez Artura Siódmiaka i wydaje się, że taki pomysł na spędzanie wieczorów przy okazji oglądania filmów o sportowej tematyce to też całkiem przyjemny sposób spędzenia nadmorskiego wieczoru. Co do samego poziomu, to tak jak rozmawialiśmy w pierwszym dniu, to jest w istocie festiwal, w którym są filmy bardzo różnego rodzaju. Jest jeden faworyt, to mogę powiedzieć, nie będę mówił, który to film. Dla wszystkich jurorów film, który jeśli chodzi o względy artystyczne wybija się zdecydowanie ponad pozostałe. Z kolei są filmy, które tak jak ten, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, które mają charakter bardzo, bardzo sportowy i są właśnie zapisem jakiegoś sportowego momentu. Mnie bardzo ujął film o brazylijskim piłkarzu z polskimi korzeniami. To jest strasznie ciekawa historia, pokazana również w ciekawy sposób. Jeśli mógłbym zwrócić uwagę na jakieś mankamenty w tych filmach, to często widać, że twórcy, którzy nie są do końca profesjonalistami, mają trochę problem z selekcją materiałów, to znaczy wszystko, co nagrali, chcieliby widzom pokazać. Czasem warto, aby ta selekcja była trochę bardziej surowa, żeby te filmy były trochę krótsze i miały więcej w sobie dramaturgii, ale to, jak mówię, to tylko najwyższej klasy profesjonaliści sobie mogą na coś takiego pozwolić. Generalnie trzy pierwsze dni poziom naprawdę bardzo dobry. Przed nami jeszcze dwa dni festiwalowe, a w zasadzie trzy, bo tego trzeciego w sobotę finał festiwalu, rozdanie nagród. Zapraszamy oczywiście Państwa tutaj na Lotos Stadion Letni w Gdańsku. Już najbliższa okazja jutro w czwartek i właśnie teraz przejdźmy do kolejnego filmu, który zobaczymy jutro. Będzie to film Zalewski, chłopak, który nie zna strachu, reżyseria Adam Drygalski. Fragment filmu teraz dla Państwa. He's brave, he's unfazed, he attacks, he dribbles. For him is to have no fear and to play with a smile. Seeing him enjoy himself is what I like to see, and he also causes many problems for the other team. Zalewski, znakomite podanie, Pellegrini, gol, asysta Polaka. One year ago he was playing in Primavera against kids of his age, and in this moment he is playing in the first team of Rome. A couple training sessions, he played a game, and boom, he exploded from there, and I'm proud of him. On w krótkim okresie zrobił się z chłopca facet. And he can go as far as he wants, and I think with his attitude on the pitch, I think he's going to be a big prospect for Rome and also for Poland for many years to come. To
To był fragment filmu Zalewski, chłopak, który nie zna strachu, reżyseria Adam Drygalski. Film trwa 14 minut. To kolejny punkt w naszym festiwalu. I znów taka historia trochę sportowa, ale też trochę okołoboiskowa, bo Nikola Zalewski urodzony we Włoszech. Wiemy, że Włosi bardzo mieli mu za złe to, że wybrał grę dla Polski, a więc podobnie jak w filmie o Luisie Filipe Kazmirskim, widzimy historię nie tylko czysto sportową, ale także taką społeczną. Tak, to kolejny emigrant, który trafił do polskiej reprezentacji. Ja mam nadzieję, że ten film o Zalewskim przejdzie do historii, bo mam nadzieję, że Zalewski trafi na wyżyny światowego futbolu i wówczas reżyser będzie mógł szczycić się tym, że był tym pierwszym, który w sposób filmowy dostrzegł jego talent. To bardziej reportaż niż film, to też sobie musimy powiedzieć, nie tylko z uwagi na dosyć skromny metraż, te 14 minut, ale to przede wszystkim jest rozmowa z osobami, które wynalazły jego talent, które teraz ten talent szlifują. No to też myślę, że dla autora duże przeżycie, że przy okazji mógł wykorzystać w filmie wypowiedź jednego z najlepszych trenerów świata, Jose Mourinho, The Special One, więc to taka wartość dodana. Piłkarze Romy, którzy tam się wypowiadają, to jest na pewno duży atut. Wielu młodych filmowców chciałoby móc mieć takich rozmówców jak autor tego filmu. Warto dodać, że jest to film nakręcony bardziej od strony właśnie tej klubowej, bardziej AS Roma, tam gdzie gra Nikola Zalewski, niż reprezentacyjnej. Wtedy jeszcze, no do dziś Nikola Zalewski nie ma za dużo meczów w reprezentacji, ale wtedy nie miał ich jeszcze mniej, więc jest to bardziej taki dokument, reportaż, tak jak wspomniałeś, klubowy. Tak, to krótki czas trwania, ale bardzo duża pigułka wiedzy na temat tego chłopaka, który miejmy nadzieję wszystkim nam wiele przyjemności w najbliższych latach jako reprezentant Polski będzie przynosił. I z tą myślą zostawiamy Państwa. Dla przypomnienia jeszcze plansza, co zobaczymy jutro. A więc tutaj zapraszamy na nasz Lotos Stadion Letni w Gdańsku o 19:00. Zalewski, chłopak, który nie zna strachu, reżyseria Adam Drygalski, film 14-minutowy. A następnie o 19:30 Urodzone, by grać, reżyseria Zbigniew Górniak i Zuzanna Walczak, 59 minut filmu o kobiecej piłce nożnej. Maćku, dziękuję Ci za przybycie dziękuję do studia. Bardzo. Państwu serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na kolejne festiwalowe dni.
Sponsorem audycji jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Za seans dziękuję eWinner, zakłady bukmacherskie. Sponsor eWinner drugiej ligi piłki nożnej. Jesteśmy z Wami ponad 460 lat. Dziś Poczta Polska to nie tylko listy, ale też usługi logistyczne, cyfrowe i kurierskie. Zmieniamy się na Twoich oczach. Codziennie pracujemy na Twoje zaufanie. Twoje przesyłki są dla nas najważniejsze. Jesteśmy każdego dnia wszędzie tam, gdzie Ty. Podążamy za Twoimi oczekiwaniami. Otwórz się na Pocztex. Wiemy, jak ważne jest dla Ciebie zaufanie. Dziękujemy.